Cześć wszystkim, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin. No i cóż, kimnę się w karczmie i przy okazji rozdam sobie punkty doświadczenia. Tak więc teraz wracam do Kowala po zwierciadło. Tak? Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Masz 100 orenów. Masz 100 orenów. Okej. I wracamy w takim razie na pola. Zobaczymy, czy zadziała lusterko. Powinno zadziałać. Dobra, wybaczmy tą pauzę. Kontynuujemy podróż na pola. I tak. Dobra. Nie lubię tego chodzenia. Nie wiem, co mówić kompletnie teraz. Pozbieramy sobie roślinki. Okej. No i zobaczymy, jak to będzie z tym lustrem. Lusterkiem. Pójdź za południcą, chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się, dobrze. To... takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam, muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malin dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehaleni to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz. Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Dobra, wybacz mi to, ale ktoś mnie zawołał znowu. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Fajnie, że cały dialog sobie wysłuchałem, ale już mniejsza o to. Mam, ale to nie twoja sprawa. Mam, ale to nie twoja sprawa. Wiem, kochasz się w Triss. Alvin, jesteś za bardzo... wścibski. Mówiąc krótko. Drugi jaskier rośnie mi tu. Dobra. No to musimy myśleć nad odesłaniem ducha za światy. Dobra, skoczymy do pustelnika. Może on nam pomoże. I podpowie, jak możemy odesłać ducha, a pustelnika nie ma. A nie, jest. Dobra. Na szczęście jest. Z czym do mnie przychodzisz? Wiesz może, jak odesłać ducha do Krainy Zmarłych? Chodzi o kogoś konkretnego? O Alinę. Została południcą, staram się jej pomóc.
Alina weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie prorokom i wyroczniom, bo bezbłędnie, choć za wiele, przepowiadały przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Dałem Alinie zwierciadło. Z jakim skutkiem? Przestała się na mnie rzucać i chyba zrozumiała, kim jest. Ale nadal nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. W takim razie musisz porozmawiać z panią Jeziora lub miejscową wróżbitką. Tylko one mogą wiedzieć, jak rozwiązać ten problem. Dzięki. Bywaj. O, czyli Abigail i pani Jeziora. Dobra, pójdziemy do Abigail. Potem może do pani Jeziora. Jak Abigail nie pomoże. Dobra. Biegnijmy. Dużo latania w tej grze. Stanowczo za dużo. No ale z drugiej strony lepsze to niż jakby wszystkie zadania były skupione w jednym miejscu i się robiło bardzo szybko. Tak to przynajmniej daje to pewien klimat, pewną zadania są w pewien sposób rozbudowane. Ale cóż, chodźmy. Znowu szalał mi kompas. Nie wiem czemu. Się tak dzieje czasami. Dobra. Guślarka. Znaczy Abigail. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w... Znasz mnie. Chodzi o duch... Alina była próżną idiotą. Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych. I poezję. Zbłąkane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. Powodzenia, Wiedźminie. Okej, lecimy do Jaskra. Jaskier będzie śpiewał na południcy. Cieszysz się? Będę zachwycony, jak mu o tym powiem. Już widzę, jaki będzie uradowany. Jaskier! Kończ balladę. Geralt? Pomożesz mi, Jaskier? Jasne, wal śmiało. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem, ale żeby osiągnąć należyty efekt, muszę wiedzieć, do kogo piszę. Do Aliny. A czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale nie wyjdzie. No dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak, nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. Zlituj się, Jaskier, musisz zdążyć przed zmierzchem. Wieczorem mam się spotkać ze Jaskrem na polach przy Maliniaku. Czy już teraz mam iść? Dobra, pójdźmy. Tam jest ognisko niedaleko Aliny. Tak więc co najwyżej kimniemy się do zmierzchu. Na razie mamy dopiero 10. Wcześniej dosyć.
Dobra, mam południcę standardową i zobacz, jak jaskier już tu będzie, to znaczy, że mogę już teraz zacząć to zadanie. Jak go nie będzie, to znaczy, że muszę się gimnąć do zmierzchu. I go nie ma. No to się gnijmy, to było ognisko chyba. Dokładnie. Save. I do wieczorka. Ciągle spódnica. Dobra. A jaskra nie ma. Słońce ziemią kołysze, z kłosów sypie się ziarno. Odejdź ze mną, wędrowcze. Pójdź za mną. O, jest jaskier. Cudownie. Chodź tu. Save. Nie wiem, co on wali. Jamp czy daktyl? A może stworzyć coś zupełnie nowego? Ach, nie mam weny. Co za koszmar. Geralt? Jak poemat? Nie można by tego przełożyć na jutro? Za późno. Będziesz musiał improwizować. Mistrz Jaskier! Obiecaliście zagrać na mym weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Chętnie. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Trup umarły, południca. Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Południcą. Upraszam piękną panienkę o wybaczenie, ale nie wszystkich bogowie obdarzyli wyczuciem artystycznym. Geralt, weź się w garść. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci pierś się znowu tchnęła. Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. Już wszystko pamiętam. Zabiła mnie Celina. I dopóki nie zostanę pomszczona, moja dusza nie zazna spokoju. Mam Celinę? Alino, to ja. Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie. Bo wybrałem mniejsze zło? Nie. To Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem.
O, dobra, udało się. Odczarowaliśmy Alinę. No to cóż, w takim razie, w tym miejscu zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zapraszam do kolejnego. Cześć!